Halo, halo, kolejne premiery miesiąca, tym razem sierpień 2019. Gier będzie całkiem sporo, przygotowałem dla was aż 11 tytułów, w tym przynajmniej 3 duże, które zapewne zainteresują szerszą ilość graczy. Dobra, a więc bez głupiego przedłużania, przejdźmy do samej listy. Zapraszam! Na sam początek coś dla fanów strategii turowych, czyli Age of Wonders Planetfall. Gry z tej serii zawsze prezentowały wysoki poziom dopracowania oraz były całkiem skomplikowane. Prócz samej walki przyjdzie nam również zarządzać gospodarką, zawierać sojusze, kolonizować nowe tereny, a nawet całe planety oraz rozwijać rozbudowane drzewo technologiczne. Poprzednie odsłony odgrywały się raczej w klimatach z pogranicza fantazy, tym razem mamy takie drobne urozmaicenie w postaci typowego science fiction. Dokładna data premiery wypada 6 sierpnia na PC-cie, PS4 oraz na Xboxie One. Jeżeli jesteście fanami horrorów, to w przyszłym miesiącu będziecie mieli wiele powodów do zadowolenia. Pierwszym z nich Silver Chains. Pod kątem fabularnym jest to najbardziej typowy horror ever. Mamy wypadek samochodowy, idziemy po pomoc do nawiedzonego domu, tam goni nas potwór i robi nam setki jumpscare'ów. Gra wygląda jednak całkiem ładnie, wydaje się mieć dobre wykończenie, no więc postanowiłem o tym tak krótko wspomnieć. W przyszłym miesiącu wyjdzie również Lord of the Rings Adventure Card Game, czyli karcianka w uniwersum Władcy Pierścieni. Gra już od dłuższego czasu znajduje się w Steam Early Access, więc jeżeli chcecie dowiedzieć się o niej nieco więcej, lub jeżeli chcecie już teraz w nią zagrać, no to odsyłam właśnie tam. Po roku testów 8 sierpnia ma się odbyć finalna premiera, która prócz PC-ta teraz wyjdzie również na PS4, Xboxie, na Switchu, a w przyszłym roku również na urządzeniach mobilnych. Szukacie jakiegoś fajnego space sima? Sprawa No Man's Sky'a albo Star Citizen wydaje się być dla was po prostu śmieszna? Być może powinniście zainteresować się nowo wychodzącym tytułem, czyli Rebel Galaxy Outlaw. Rozgrywka w większości polega tutaj na sterowaniu statkiem kosmicznym, strzelaniu do obcych statków, a w ramach przerywnika odwiedzaniu różnych galaktycznych tawern, w których będziemy zbierali questy, będziemy podejmowali liczne decyzje oraz poznawali historię całego wszechświata. Być może nie jest to aż tak ambitny projekt jak na przykład Star Citizen, tylko raczej taka mniejsza gierka od mniejszego studia, ma jednak jedną małą przewagę, będzie miała swoją premierę, dokładnie 13 sierpnia 2019 roku. Jedną z najciekawszych gier miesiąca będzie również Rad. Jest to gra akcji z elementami platformówki oraz hack and slash, w której to naszym głównym zadaniem jest eksterminacja różnych mutantów w rozległym postapokaliptycznym świecie. Co ciekawe, główny bohater również będzie podlegał różnym mutacjom, które będą podstawą do jego rozwoju w postaci drzewka umiejętności. Gra charakteryzuje się dodatkowo ciekawym stylem graficznym, wygląda też na całkiem dopracowaną, więc być może warto się nią zainteresować. Tego samego dnia wyjdzie też Remnant from the Ashes. Jest to kolejna gra akcji osadzona w postapokaliptycznym świecie, jednak tym razem w postaci trzecioosobowej strzelanki. Pod kątem gameplayu gra najbardziej przypomina mi ostatnio wydane World War Z. Tworzymy składy do 3 graczy, wybieramy misje i ruszamy na eksterminację setek potworów. W grze głównymi przeciwnikami będą tajemniczy kosmici z różnymi, bardzo ciężkimi bossami na czele. Gra na gameplayach wygląda przyzwoicie, więc zapewne będzie to taka dobra pozycja na koopa z przyjaciółmi. Premiera wyjdzie 20 sierpnia na PC-cie, PS4 oraz na Xboxie One.
Oninaki to nowo nadchodzący hack and slash z rozbudowaną fabułą, który wyróżnia się przede wszystkim stylem graficznym prosto z japońskiego anime. Jeżeli jesteście ciekawi szczegółów, to obecnie na Steamie, PS4 oraz na Switchu dostępne jest tego darmowe demo z początku rozgrywki. Pełna wersja ukaże się 22 sierpnia na dokładnie tych samych platformach co wersja demo. Jeżeli szukacie czegoś oryginalnego, to być może powinniście zainteresować się grą Ancestors The Humankind Odyssey. Mówiąc w skrócie, w grze sterujemy małpami z jakiegoś stada, czyli praprzodkami człowieka, no i staramy się przeżyć w ogromnym, otwartym świecie, pełnym strasznych niebezpieczeństw. W grze znajdziecie zatem elementy przygodówki, elementy survivalu, podejmowanie decyzji dotyczących stada, a to wszystko przedstawione z trzeciej osoby przy bardzo dobrej grafice. Ancestors wyjdzie 27 sierpnia na Epic Games PS4 oraz na Xboxie. Premiera na Steamie będzie nieco później, jakoś w 2020 roku. Bez wątpienia jedną z największych premier w skali miesiąca będzie Control. Jest to trzecioosobowa strzelanka od twórców Max Payne'a, w której tym razem wcielimy się w kobietę o nadprzyrodzonych umiejętnościach, takich jak na przykład lewitacja czy telekineza. Gra charakteryzuje się bardzo dobrą grafiką, ciekawym designem pomieszczeń, a to wszystko wsparte najnowszą technologią ray tracingu. Sami zobaczcie, jak dobrze wygląda to na zwiastunie. We're on a mission to find answers to these questions. Or die trying. This is Zachariah Trench, the director of the Federal Bureau of Control. Kolejnym bardzo interesującym horrorem będzie Didac Pictures Man of Medan. Jest to kolejny tytuł od studia Supermassive Games, które w przeszłości było odpowiedzialne za takie gry jak The Impatient, Hidden Agenda oraz przede wszystkim za popularne Until Dawn. Wszystkie tamte gry były horrorami z licznym podejmowaniem decyzji, no i w sumie po raz kolejny teraz dostajemy to samo. Różnicą w Man of Medan ma być samo miejsce akcji, którym tym razem będzie nawiedzony statek wodny. Dokładna data premiery wypada 30 sierpnia na PC-cie, PS4 oraz na Xboxie One. Tego samego dnia wyjdzie jeszcze jeden horror, moim zdaniem jeszcze bardziej interesujący, czyli Blair Witch. Jest to najnowsza produkcja od polskiego studia Blooper Team, które wcześniej odpowiadało za serię Layers of Fear oraz Observera. Tak jak przy poprzedniczkach, mamy tutaj do czynienia raczej z symulatorem chodzenia, jednak z kilkoma innowacyjnymi pomysłami. Przez całą rozgrywkę będzie towarzyszył nam bowiem pies, a co jakiś czas będziemy wpadali na tajemnicze nagrania mające wpływ na świat rzeczywisty. Gra wyjdzie 30 sierpnia na PC-cie oraz na Xboxie One. Będzie również darmowa dla posiadaczy Xbox Game Passa. Kid.
No i w sumie to by było na tyle na dzisiejszy odcinek. Piszcie w komentarzach, które gry was interesują, które gry chcielibyście obejrzeć. A kto wie, być może nagram z tego jakąś serię na moim kanale. Z przedstawionych premier najbardziej interesuje mnie w sumie Blair Witch, czyli ten nowy polski horror, no więc zapewne nagram właśnie to. Jeżeli was to interesuje, zostawiajcie lajki, suby, dzwonki. Robię codzienny spam wspaniałych filmików o przeróżnych grach wideo, no więc moim osobistym zdaniem naprawdę warto. No i w sumie to by było na tyle na dzisiaj. Ja się z wami żegnam, no i do jutra.